Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Mafia 2. Moi drodzy, dalsza nasza kontynuacja kariery postaci Vio Scaletta. W końcu udało nam się dorobić jakiegoś większego majątku. Tak naprawdę na czymś, co wbrew ironii losu nie było związane ze zleceniami w rodzinie mafijnej. W poprzednich odcinkach udało nam się już wgryźć tak głębiej w tę rodzinę mafijną, ponieważ dołączyliśmy w pewnym tam dość nietypowym rytuale do jako członek, już pełnoprawny członek rodziny mafijnej, bo do tej pory działaliśmy tylko na zleceniach mafii. Natomiast wbrew ironii losu tak naprawdę dopiero dorobiliśmy się na takich szemranych interesach, które wkręcił nas Frankie Joe, tak? Frankie, chyba dobrze mówię. Ta postać nasza, która została polecona przez Vio Scaletta z konkurencyjnej rodziny mafijnej, wtedy kiedy rozbiliśmy jego, tej postaci, gang w hotelu, tak, to później postanowiła zwrócić się do nas o pomoc, żeby została przyjęta przez nas. I moi drodzy, na tym etapie tak naprawdę będziemy kontynuować historię. Jesteśmy już w rozdziale 13 rozgrywki gry Mafii 2, także nieuchronnie zbliżamy się do końca całej podstawowej fabuły gry. Natomiast ten rozdział będzie się nazywał Wejście Smoka. Na czym skończyliśmy? Ano, moi drodzy, skończyliśmy na tym, że po dobrym dorobku, naprawdę bardzo dobrym dorobku, postanowiliśmy się dobrze zabawić, robiąc sobie imprezę u Joe. I to generalnie pokazuje nam teraz ten filmik wstępny do rozdziału 13. Dobrze, słuchajcie, kolejne pieniądze w kieszeni, jakieś tam dolary dodatkowe dostaliśmy. A Joe się dobrze zabawia z jakimiś paninkami. Tu zostawił nam jedną, która wyraźnie się nudzi. Ale niestety my musimy zająć się kolejnymi zadaniami. Kiedy Joe się dobrze zabawia, mamy telefon. Co prawda jest to mieszkanie Joe, ale myślę, że Joe nie będzie miał nic przeciwko, jeśli... Chociaż... Mieszkanie? No raczej chyba tak, mieszkanie Joe. Chociaż myślę, że Joe nie będzie miał nic przeciwko, że ten telefon odbierzemy. Zobaczymy, kto ciekawy do niego dzwoni. Barbaro's Bordello. You got the money, we got the honeys. Vito, it's Henry. We got a problem. What kind of problem? Eddie paid me a visit. Carlo knows about the deal, and he sent Eddie to pick up his cut. How much? 60 grand. Fuck, that much? What are we gonna do? I don't know. We don't even have enough left for Bruno. Meet me in the park. I don't want to talk about this over the phone. Okay. I'll be right there. Joe, we gotta go. What? What for? Now, Joe. I'll tell you on the way. Słuchajcie, mamy dość nietypowy problem. Właściwie nietypowy problem, my się tego mogli spodziewać, podejmując tą pracę, bo zobaczcie, na początku powiedziałem wam, że dobrze sobie zarobiliśmy i faktycznie tak było, ponieważ no... Ta robota, bo jak pamiętacie dobrze poprzednią robotę, która była na zlecenie, niestety była spieprzona, ponieważ no ciężarówkę nam spalili, tak, co prawda my się na niej zemścili, ale niestety kasy żeśmy nie odzyskali. Jedyne co to mogliśmy zrobić, to sprzedać ich fury, także mieliśmy tylko na spłatę długu za tą spaloną ciężarówkę, ale kolejna robota była dość opłacalna, ponieważ no z tymi narkotykami, z tą trawką, a jednak szło całkiem nieźle. Kasę zarobiliśmy, oddaliśmy dług, który pożyczyliśmy, tak? I było całkiem w porządku. Natomiast teraz mamy i będziemy mieli w związku z tym pewne nieprzyjemności. Na początek weźmiemy sobie skórzaną kurtkę, czyli ubierzemy się i wychodzimy na zewnątrz. Będziemy musieli z Joe podjechać do Henry'ego. Nie Frankiego, Frankie to był Henry. Do Henry'ego. I będziemy musieli z nim pogadać o pewnej sprawie, ponieważ członkostwo w rodzinie mafijnej było wyraźnie powiedziane, że mamy być lojalni względem członków mafii, tak? I mamy się zdać trzymać od prochu. To było tam powiedziane, a my jednak próbowaliśmy rozprowadzić te prochy po cichu, bez dzielenia się z szefami tej rodziny, tak? Oni się o tym dowiedzieli i teraz oni zażądali od nas chyba tam 50 czy 60 kawałków. O tym, o czym dowiedział się właśnie ten polecony kolega Vio Scaletta. A
O tym wymaganiu tej rodziny mafijnej dowiedział się Henry, którego oni bezpośrednio jego poinformowali, tak, który również uczestniczył w naszej akcji. W międzyczasie możemy teraz posłuchać, co ciekawego Vio Scaletta powiedział. Dobra, słuchajcie. Cała generalnie rzecz biorąc, fabuła jest taka dość nietypowa tej gry, ponieważ no, z jednej strony to powinno działać w ten sposób, że jeśli nie działamy uczciwie, tylko działamy na zlecenie jakiejś tam mafii, to powinniśmy powiedzieć się w luksusie, tak? A tu się okazuje, że tak naprawdę jesteśmy osobami, które niby mają zarabiać, a każdy nasz zarobek, który zarabiamy, okazuje się, że mocno na tym tracimy. No, co za baran. Że mocno na tym tracimy. I generalnie rzecz biorąc, nie mamy grosza przy tyłku. Nie mamy grosza przy tyłku, tak by trzeba było sobie śmiało powiedzieć. Każda impreza, każda akcja, którą próbujemy sobie zorganizować, czy zgodnie z lojalnością względem naszych szefów gangu, czy całkowicie pokątnie z Joe, czy ewentualnie z tym naszym drugim kolegą, tak? Generalnie rzecz biorąc, zawsze stwarza jakieś problemy. No i teraz będziemy musieli jakoś rozwiązać sprawę z tym, że Henry... Rozwiązać sprawę z tym, że Henry... Że od Henry'ego zażądali tej kasy. No słuchajcie, nieźle. Po prostu nieźle. Fuck. Who the fuck does something like this, Vito? Them people are fucking sick. Shit. Who the fuck does something like this? What do you think? God damn it, Henry! Look at this, Vito. You fucking believe this? The money's gone too. Joe, come on. We gotta get out of here. Cops will take care of Henry. Hey, that's the old guy who sold us the dope, Wong. Of all the ways to kill a guy. Goddamn bullet would have been enough. These bastards are sick in the head, Vito. They're gonna fucking die. All of them. I mean, why do it like that? And in the middle of the park. Like I said, they're sick. I'm gonna turn them into chop fucking suey. Hey, not for nothing. We don't even know how many of them there are. Yeah, and it don't matter. Hey. Henry's dead. What, do you want us to get killed too? We gotta do this smart, Joe. It don't matter how we do it. As long as they're fucking dead when we're done. All right, listen. There's probably more than two of them. So what? The more, the fucking merrier. So there's only two of us. Unless maybe you want to call Carlo and tell him all about the mess we're in and ask him to send some guys over here. All right, fine. I get it. All right, so promise me you're not gonna go in guns blazing as usual. We gotta do this the smart way. All right? Dobra, słuchajcie, Joey Vio Scaletta jest teraz praktycznie rzecz biorąc bardzo napalony rządzą zemsty. Okazało się, że z naszym kumplem Henrym, gdzie mieliśmy się spotkać w parku, został bestialsko zamordowany. Od razu może tak powiedzieć, bestialsko zamordowany, bo co prawda wtedy kiedy dotarliśmy, jeszcze żył, natomiast niestety kilka chwil później zmarł. Jesteśmy wściekli, natomiast Vito, tuż po tym jak już postanowiliśmy odejść, bo no, taką sprawą zajmują się gliny zaraz by przyjechały, nie chcieliśmy, żeby nas widzieli w pobliżu, bo gliny na pewno były zaalarmowane przez przypadkowych świadków, zauważyliśmy, że odjeżdża z miejsca zdarzenia Hinol. Dokładnie ten Hinol, od którego próbowaliśmy kupić towar. Właściwie od którego kupiliśmy towar, tak? Ale chodziło tam o to, że wtedy, kiedy odjeżdżaliśmy,
przyszła policja, tam zrobiła rozpierduchę. Musieliśmy generalnie rzecz biorąc uciekać, tak? Natomiast wiemy tyle, że Hinol był na miejscu zdarzenia. Oskar to jest przekonany, że to ten Hinol stał za tym. Natomiast dlaczego on zabił Henry'ego, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast przychodzi mi do głowy jedna sugestia, która może mogłaby wyjaśnić taki powód, ale posłuchajmy na razie, co ciekawego, o czym ciekawym rozmawiają Joe z naszym Vio. Dobra, słuchajcie, całkiem jest możliwe, że cała akcja opierała się o to, że wtedy, kiedy kupiliśmy towar, przyjechała policja. Być może Hinole uważali, że nalot policji ma związek z naszą obecnością. Czy celowo nasłaliśmy na nich policję, czy mieliśmy ogon i oni się wściekli. Być może to właśnie była ich, tak jakby w pewnym sensie, odpowiedź na to, co się stało, no generalnie rzecz biorąc, na ich podwórku, tak? Bo byśmy pojechali do nich po towar, ten towar kupiliśmy, ale niestety policja nas złapała, była strzelanina, no i tam trzeba było naprawdę mocno, ale to mocno, mocno ich pobijać, tak? W międzyczasie nie wiem, czy tam w sumie zginęli Hinole, czy my tylko strzelali się z policją. Jakaś tam banda zginęła, tak? Oni też strzelali do nas, więc podejrzewam, że to mogło mieć związek z tymi porachunkami. Hinole się wściekli, postanowili zabić jednego z nas. Akurat padło na naszego Henry'ego, tak? Natomiast my jesteśmy teraz wściekli za tą całą sytuację i postanowiliśmy się na Hinole zemścić. Śledziliśmy tego kolesia, którego widzieliśmy w parku. Ten koleś dotarł do pewnej chińskiej restauracji i naszym celem jest teraz napadnięcie na tą restaurację we dwójkę i zrobienie porządku. Słuchajcie, łatwo nie będzie, ale jesteśmy tak wściekli, że jesteśmy gotowi na wszystko. Także zabieramy się do roboty, wchodzimy i jedziemy z całą akcją. Is your fucking membership fee. God damn it, Joe. Can't you listen to me for once? No, I can't. You seen what they done to Henry. God damn it, Joe. See? No i słuchajcie, zaczyna się akcja. Przeładowujemy broń. Będziemy musieli się teraz mocno z nimi naobijać. Trzeba wybić wszystkich tych healów, bo jesteśmy wściekli za Henry'ego, tak? Bo Henry był naszym przyjacielem. Myśmy mu z jednej strony pomogli, a on z drugiej strony, kiedy napadliśmy na hotel, on sam powiedział, że był w środku, tak, i nie wydał nas. Nie wydał nas, chociaż wiedział, rozpoznał nas w tym stroju, bez problemu mógł ciągnąć broń, strzelić nam w plecy i dbać o członków swojej rodziny mafijnej, ale już widocznie on miał z nim jakieś zatargi, albo ewentualnie mu się nie podobali, w wyniku czego no postanowił siedzieć cicho i dał takie nam ciche przyzwolenie, chociaż my o tym nie widzieli, na całą akcję w hotelu, tak? Więc my, kiedy się o tym dowiedzieli, na pewno byliśmy wdzięczni za to Henry'emu i z tego też względu był to na pewno jeden z kluczowych powodów, dla którego postanowiliśmy za niego poręczyć i poprosić szefów naszej zorganizowanej grupy o to, żeby przyjęli go do naszej rodziny, tak? Bo on w tym momencie, kiedy my tamtych wybili, to już nie ma dokąd się udać, a wiadomo, taka osoba nie będzie się przecież zajmowała czystą robotą. No i słuchajcie, wyszło jak wyszło. Mieliśmy jakiś sentyment do Henry'ego, niestety Henry nie żyje, w związku z tym pełni nienawiści, złości, wściekłości za to, co się stało. Postanowiliśmy dać Hinolom nauczkę, bo no, skoro tamten Hinol był na miejscu, jesteśmy już prawie pewni, że właśnie on jest... On jest sprawcą całej tego zamieszania. Wow. Mają broń automatyczne, słuchajcie. Chyba też mam jakąś automatyczną, czy nie? Nie, nie mam? Patrzę, jakie mam broń. Mam karabin automatyczny. Dobra, to nie będzie problemu. Na razie jednak zajmiemy się zwykłą bronią. Będę miał strzelać ze zwykłej. Jeśli będę miał ich więcej, to wtedy ewentualnie weźmiemy sobie coś mocniejszego. Dobra, kolejni leżą. Okej, tu już ich nie mamy. Teraz powoli będziemy musieli się pakować do góry. Możemy jeszcze podnieść rewolwerek, jakieś broń dodatkowe sobie pozbierać z nich, jeśli mamy.
karabin automatyczny. Tyły, tyły, gdzieś nam ktoś tyły robi. A z dołu! Jeszcze nas gdzieś z dołu zaszli. Dobra, okej. No i teraz słuchajcie, gdzie dalej? Już słyszę gdzieś policję. Podejrzewam, że policja już będzie przyjeżdżała. Ale my musimy się jeszcze gdzieś przedostać na drugą stronę. Tylko teraz pytanie, gdzie? Oknem? Okno otwarte, ale tu chyba wejścia nie ma. Zejdziemy sobie na dół. Albo na drugą stronę jeszcze. Tędy, tędy. Nie, nie, tu już byłem. Sprawdźmy, czy jest jeszcze jakieś wejście dołem. Ciekawie jest bar zrobione, bo zobaczcie, mam jakiś bar, ale nie ma tu w ogóle zaplecza w tym barze. Niby właściwie to jest bar, restauracja, ale to dość chińska, dość elegancka restauracja. Natomiast jak oni tu dostarczają towar, tymi schodami dostarczają towar? Jest to naprawdę dość nietypowe. Jeśli chodzi o taką restaurację. No ale jest to zrobione jak jest. Zobaczymy jeszcze górą. Nie ma wejścia. No i teraz pytanie, gdzie mam się udać? Jedyne przejście tak naprawdę z tego co widzę, to jest przejście okienne. Ale tu ani nie mogę wejść, ani nie mogę przeskoczyć przez ten punkt. Zobaczę, to są drzwi. Nie, to nie są drzwi. Tutaj z tej strony też chyba już nic nie będzie. Tu mamy tylko takie przejście dookoła. No i zejście na dół. Wow! Nie myślę, że to jest tak wysoko. To dość wysoko było. No słuchajcie, nie wiem, kompletnie nie wiem, gdzie mam się teraz udać. Amunicja. A, cywile. Cywile, mamy ich cywilów oznaczone na zielono. Znaczy, cywile, no klienci, po prostu klienci restauracji. Restauracja nie była pusta, kiedy parowaliśmy. Ale zobaczcie, też dość nietypowo reagują, bo zamiast się położyć na ziemię i uciec, nie wiem, pod stół albo coś, to schowali tylko głowę i oparli się o stolik i czekają. No nie no, wydawałoby się, że ja mam się kierować w tą stronę, tak? Aha, wiecie co? Albo muszę wyjść na zewnątrz. Wyjść na zewnątrz i dookoła, na zaplecze. Zaraz zobaczymy. A nie, poczekajcie. Tak, tutaj! Tu są schody na dół. Tu są schody na dół, dobra. Tych pokazywaliśmy, mamy kolejnych klientów. Przejdziemy na razie do pistolecika. Otwieramy drzwi i jedziemy. Jedziemy z klientami. O, oberwałem, chociaż nie powinienem, dobra, oberwać. Z tej perspektywy. Dobrze. Kolejny leży. Kolejny leży. Proszę, będziemy mieli co najmniej dwóch. Biegają tam, ale biegają z tyłu. No, trzeba tak w niego nie mogę trafić. Dobrze, trafiłem. Ale tu jest ich więcej. Tu jest ich więcej i teraz nie jestem pewny, czy ja tu mogę wejść, słuchajcie, bo... Mogę tu nieźle oberwać. Ten z bronią automatyczną już nadaje. Prawie jak Chuck Norris. Prawie jak Chuck Norris. W momencie się obraca, w momencie strzela. Skubani są dobrzy. Dobra, mamy na zewnątrz kolejnych klientów. Bronie mają naprawdę potężną siłę rażenia. Czy jest jakieś wyjście na zewnątrz? Nie, to jest wejście. Nie, to jest wejście, którym żeśmy wchodzili? Którym żeśmy wchodzili? Nie. To jest chyba jakieś inne wejście, tak. To jest jeszcze jakieś inne wejście. Zaraz zobaczę, co to jest za miejsce. Aha, od tyłu, dobra. Bo te się korytarze ze sobą łączą. Także teraz będzie trzeba jeszcze wykończyć tych kolesi w środku. Okej, okay, tu nie ma żadnego przejścia. Sprawdzamy góra jeszcze. Na górze jeszcze jeden klient. I z góry jeszcze to znalają. Z
skubany, gdzie on strzela? Leży? Leży, dobra. Joe go załatwił. Co to jest za karabin automatyczny? Jakbym wiedział, co to jest za karabin, to wziął sobie jakiś automat. Bo zawsze byłoby mi łatwiej, ja tak to oszczędzam takie karabiny na jakieś takie już mocniejsze akcje. Dobra, przechodzimy dalej, gdzieś do jakiegoś magazynu chińskiej restauracji. My chyba chcemy dotrzeć do tego szefa, który nam sprzedał nawet towar, którego widzieliśmy na miejscu zdarzenia, tak podejrzewam. Tu widzę, że jakieś chińskie obrządki religijne. Tak się wydaje przynajmniej. Jesteśmy teraz gdzieś na jakimś ciemnym... Kto to jest? Aha. Czyżby to były jakieś osoby... Osoby tu uwięzione? What the... Kto to może być? Mamy jakichś cywilów. Cywil mam oznaczonych na zielono. To są jacyś Chińczycy? Czy to nie są Chińczycy? Część jest na pewno Chińczykami. Czy to są osoby, które im podpadły, czy co? Zostały tu uwięzione? Tak podejrzewam, że tak może być. Tak by wynikało z całej... z całej tutaj fabuły. Tu przejść możemy? Nie możemy. Tu mamy zastawione. No to gdzie my się mamy skierować? Ci sobie chodzą. Wiecie co? Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, właś. Wsiadaj do windy. Aha, to jest winda! Dobra, okej. Okay. To jest winda, bo już myślałem, że tu ma jakieś przejście zamknięte. Dobra. A jedziemy teraz windą na dół. Czy zjeżdżamy na jakieś podziemia? Zjeżdżamy na jakieś podziemia i mamy kolejnych klientów do załatwienia. Tu się nas chyba, słuchajcie, nie spodziewają. Widać wyraźnie, że się nas nie spodziewają, nie strzelają do nas. Także mamy o tyle przewagę, że możemy zacząć w tym momencie, kiedy mamy na to ochotę. Dobra, sobie podejdę troszkę bliżej. Wszyscy będą najprawdopodobniej tam za rogiem. Też nie chcę się za bardzo wychylać, bo się boję, że ktoś mnie może załatwić od tyłu, ale chyba już są z tyłu. Dobra, okej. Okay. Kolejni będą od drugiej strony. Otwórz drzwi. Są tam. Tylko są schowani. Dobrze, kolejny zdjęty. Wydaje mi się, że tu możemy sobie przejść. Tak, mamy kolejny. Wow, 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 wow! W momencie mi całe życie zdjęli. Skurczysyny. Skubańce. Z czego oni strzelają? Z RPG-a strzelają? Tamten gdzieś po boku jak do mnie strzelał, mnie załatwił, tak? Dobrze. Tego muszę teraz ściągnąć, bo ten najbardziej stanowi dla mnie największe zagrożenie, koleś. Teraz, bo on jest tak po ukosie. W tej grze, jak ktoś jest po ukosie, to nie jest bezpiecznie. Nie jest bezpiecznie, bo zawsze ktoś nam może... Mimo, że się chronimy, tak? Do nas strzelić, więc zawsze trzeba najpierw tych po ukosie zbierać. A potem dopiero tych, którzy są już centralnie, pod takim bardziej kątem prostym. Za przeszkodami. Przynajmniej to jest taka moja opinia, jeśli chodzi o taki efekt taktyczny gry. Wszyscy pozbierani, amunicję sobie automatycznie jeszcze pobieramy. No i kierujemy się dalej, do kolejnej windy. Mają to ciekawe, naprawdę ciekawe podziemia. Najpierw zejście na dół, potem winda, potem przejście, kolejna winda. Troszkę tutaj tego jest i cały czas chyba próbuję tego Chinola dotrzeć. No i włącza nam się filmik. What the fuck do you think we want? We want to know.
why you had our friend killed. We also want the money you took from him. I had no choice. Your friend was a government informer. What the fuck are you talking about? A contact inside the Federal Bureau of Narcotics told me that Henry Tomasino passed them information about our deal. That's a fucking lie! Whoa, whoa, whoa. You saying Henry was a rat? Yes. But not anymore. That's bullshit. Makes no sense. And I suppose you had nothing to do with the little stick-up after we closed the deal with you either, right? You think we would take such a stupid risk and destroy our own factory? That was just another reason to get rid of you. We had problems with you from the very beginning. Yeah. Well, all your problems are just about over, pal. So where's our money? It's not here anymore. What? Where the hell is it, then? I cannot tell you. If you don't tell us, I'm gonna splatter your yellow brains all over this fucking room. If I told you, I'd be dead anyway. Fine. Your choice. Are you crazy? What you want to do? Let him go or something? We could have gotten more out of him. Fuck that. He wouldn't have said nothing. These bastards are tough. Let's just get the hell out of here before the cops come. Dobra, słuchajcie, spierdzielamy z akcji. Udało nam się dotrzeć do tego Kinola. Zrobiliśmy z Kinolem porządek, ale Kinol nam powiedział coś, co ciężko nam jest z naszej strony zrozumieć. Powiedział, że Henry, którego zabił, był kretem. Czyli on po prostu współpracował zarówno z FBI, czy z policją, czy z FBI i współpracował z nami, tak? Przekazując informacje między innymi o naszej transakcji. To by było logiczne, dla jakiego powodu wtedy, kiedy my dobijaliśmy interes, pojawiła się policja, tak? Ale być może to jest tylko wymówka Kinola, żeby uratował własne dupsko, przynajmniej próba uratowania własnego dupska. Dobra. Słuchajcie, akcja jest taka, że jesteśmy poszukiwani, będziemy musieli odstawić Joe do domu, czyli będziemy musieli uciec z Joe. Policja obstawiła cały teren i teraz zastanawiam się, jak my mamy uciec. Tyłem się uciec nie da, tu nie ma możliwości. Aha, weź plakat. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, mamy plakaty. Plakaty poszukiwanych osób. Super sprawa, czyli jednak przynajmniej teraz wiem, jak wyglądają te plakaty. To są oczywiście przedmioty kolekcjonerskie, które możemy zebrać. No słuchajcie, co do akcji... Trudno mi powiedzieć, jak teraz za tą akcję się zabrać. Niestety jest jeden kluczowy problem. Kluczowy problem polega na tym, że my po tej strzelaninie z Joe jesteśmy naprawdę mocno poszukiwani przez policję, z tego względu, że policja będzie już do nas strzelać bez ostrzeżenia za tą strzelaninę. Nie dość, że jesteśmy poszukiwani, nie dość, że teraz mamy namierzony wóz, samochód, to jeszcze okazuje się, że policja używa do nas broni już pełnej automatycznej, czyli nie będzie się z nami patyczkowała. Słuchajcie, zanim cokolwiek zrobimy, dobrze by było w ogóle zmienić furę. Tak tylko się zastanawiam teraz, jak to zrobić, bo musimy się udać do mieszkania Joe. Droga mi kieruje do mieszkania Joe, ale zanim to zrobimy... Zanim to zrobimy, żeby nas mniej namierzali... Może nie zauważy. Weźmiemy, zabierzemy tą furę. Kurczę, ani tu przejechać teraz. No i już zauważyli. Kurczę, ani w tą, no. Dobra, kolejny samochód nas namierza, ale wiecie co? Tu mi chyba będzie z tej strony jakoś lepiej uciekać. Furę nie mam też szybką. To niestety jest działa na moją niekorzyść. Dobra, udało się. Udało się odjechać. Teraz wysiadamy z wozu. Skoczymy sobie tutaj do sklepiku. Kupimy pierwszą, lepszą koszulę, żebyśmy jakoś wyglądali. Przynajmniej już policja nas nie powinna poszukiwać. Ale ciekawe jest to, że my się musimy przebrać, a Joe nie musi. To jest najlepsze w tym wszystkim. Dobra, słuchajcie, super. Policja chyba przyjechała po nasz wóz, czy przypadek? Nie, przypadek chyba. A co prawda ten wóz był poszukiwany, ale chyba to był przypadek. Dobra, odsuniemy się. No właśnie, tylko teraz mamy problem z samochodem.
Udało nam się przebrać, uciec z policji, tylko teraz pytanie, skąd my mamy wziąć furę, żeby zwiać? Tu nie za bardzo możemy, tu jakaś furka stoi, tylko teraz pytanie, czy to policja nas nie zauważy? Jak myślicie, zauważy czy nie? Ja byśmy siedli do naszego wozu, od razu by nas zauważyła i teraz nie mogę ani tego odkorkować. Tu mamy jeszcze jakąś furę inną. Ale tu za bardzo... Czekajcie. No i to mi się podoba, słuchajcie. To mi się podoba. Te furki mi się naprawdę podobają bez dachu, bo one są fajne i szybkie. Jeśli chodzi o grę Mafia 2, mi się one bardzo, naprawdę bardzo podobają. Przynajmniej bez ryzyka, tak? Byłem już poza zasięgiem widoku policji, także nie było większego problemu. A daleko nie podjechaliśmy, także do mieszkania Joe mamy tak naprawdę rzut beretem. Te uliczki miastowe mi się niesamowicie w tej grze, słuchajcie, podobają. Naprawdę są one świetne, tak? Takie podjazdy, budynki, one mają taki swój, swój zachowany klimacik. Powiem wam, że naprawdę chciałbym mieszkać w takim regionie, w tamtym okresie. Henry's dead. We don't have Bruno's money. We killed half the Toms. And if they think Carlo sent us, it'll mean war. We're fucked. Yeah. And if Carlo finds out we got him into this mess... What if Henry really was a rat? No fucking way. Don't even say that. Look, first let's get the money for Bruno. That'll fix at least one problem. But I'm done for today. I need a drink. I'll call you in the morning. We'll figure this shit out. All right. Okay, I'll see you later. And Vito, be careful. No i słuchajcie, rozdział 14. Rozdział 14. Udało nam się dokończyć już w kolejny odcinek. Sytuacja jest coraz bardziej, bym powiedział, napięta. Sytuacja jest coraz bardziej napięta, ponieważ z jednej strony jesteśmy bez kasy, tak? Mimo, że działamy w rodzinie mafijnej bez kasy, z drugiej strony jeszcze wszyscy nas ścigają. Członkowie rodziny mafijnej za tą akcję, bo myślą, że to... No, raczej w sumie wiedzą, nie myślą, tylko wiedzą, że my na lewo sobie dorabiali, tak? Z drugiej strony policja nas namierzała, z trzeciej strony zabili nam naszego kolegę Henry'ego. Zastanawiam się, czy on nie był kretem. W dodatku jeszcze nie mamy forsy z ostatniej akcji. Praktycznie rzecz biorąc, jesteśmy bez grosza przy dupie i jednocześnie z całą masą problemów na głowie. Rozstaliśmy się z Joe w ostatniego wieczoru. Przespaliśmy się w domu i rano budzi nas telefon. Vito, you ready? Does it sound like I'm ready? You just woke me up. So get the fuck up. We don't get the money for Bruno today. We're fucked. Where the hell are we gonna get our hands on 55 grand, huh? I don't know. We sure as hell ain't gonna find it laying around in bed. I got something for starters. A job from Eddie with a big payout. No shit. Yeah, I'll pick you up in a few minutes. So get dressed, grab a gun, and wait for me outside. I'll tell you more in the car. This better not be one of your brilliant ideas, Joe. Hey, I'm not in the mood. Sorry. Didn't mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, whatever. So you in or not? Sure, why not? How long till you get here? I'm calling from the gun shop around the corner. I'll be at your place in a minute. All right, I'll wait for you out back. I'll see you soon. Dobra, słuchajcie, kolejna robota z Joe. Mam nadzieję, że tam razem pomysł będzie bardziej sensowny niż był ostatnim razem, bo przez ostatnie akcje praktycznie rzecz biorąc tylko mieliśmy same problemy, więcej na tym traciliśmy niż zyskiwaliśmy. No ale zobaczymy, czy sytuacja się odwróci teraz na kolejnej akcji. Spotykamy się z Joe i zobaczymy, co ciekawego ma nam do powiedzenia. You drive. My head's still pounding from last night. We're going to Greenfield. Guess you hit the sauce pretty hard too, huh? Yeah, I couldn't sleep either. Nothing a bottle of scotch couldn't fix, though. Dobra, wsiadamy do fury. Head over to Greenfield. Joe idzie z nami i mamy jechać załatwić jakąś robotę. Będziemy musieli jakoś te samochody wyprzedzić i posłuchać, co ciekawego nam powiedzą. Eddie said it's a favor for some family from another city. Unfinished business. Gave me this envelope with all the instructions. Said it's gotta be clean and it's gotta be done today. Wow.
Why the hell doesn't the other family just do it themselves? Eddie said they've been looking for this guy for a while and they just found him. They're afraid that if it ain't done right away, the guy's gonna disappear. Here, here's a picture. What'd this guy do? Says here he ratted his family out to the feds. Guy's got it coming to him, man. But wait, if he cooperated with the feds, that means he was under protection, right? Or if he still is. Even if he is, we're getting paid a few grand for the job. So it's more than worth the risk. And if you say so. Hey, we need every penny we can get right now, right? So after we finish this job, we'll split up and look for other work. All right. Says here they want us to give him a message before we do it. Here it is. Okay, got it. Hey, if you see Eddie later, not a word about yesterday. He was never there. Last chink we saw was delivering egg foo young. You get it? Yeah, what do you think I am? Some kind of retard? Jury's still out on that one, pal. Just making sure you don't slip up, that's all. Dobra, słuchajcie, Joe oczywiście chce, żebyśmy w kwestii prywatnej, kiedy będziemy rozmawiać z członkami naszej rodziny mafijnej, nie powiedzieli w ogóle całej tej akcji z kinami, że jeśli będą jego pytać, czy nas pytać, żebyśmy powiedzieli, że w ogóle nic o tym nie wiemy. Natomiast teraz tą robotę, którą załatwił dla nas Joe, to jest robota, w której mamy sprzątać jakiegoś kolesia, ale dla konkurencyjnej rodziny mafijnej. Przynajmniej tak zrozumiałem z fabuły, jeśli nie przekręciłem czegoś, ale wydaje mi się, że nie. No bo skoro jesteśmy na pińku teraz z własnym podwórkiem, tak, to postanowiliśmy dorobić sobie na podwórku kogoś. Joe jakoś tą robotę dostał, wyrwał od kogoś, dostał kopertę, dostał zdjęcie tego kolesia, którego mamy załatwić. No i teraz jedziemy, żeby nasz cel zrealizować. Oby robota dla konkurencyjnej grupy mafijnej okazała się bardziej dochodowa niż te roboty, które przez cały czas podejmowaliśmy na własną rękę albo z naszymi kumplami, czy to na zlecenie mafii, czy bez zlecenia. Dobrze, gaz do dechy, już jesteśmy prawie na miejscu. My jedziemy w tej chwili do tego kolesia, chyba tak. Nie rozbij samochodu. Aha, nie rozbij samochodu. No ciekawe, ciekawe, ale dlaczego akurat tym samochodem mam jechać? Pojedź na Oak Street w Greenfield, nie rozbij samochodu. Nawet nie zwróciłem na to uwagi, na ten cel. Aha, jeszcze policja nas będzie ścigać, dobra, zatrzymamy się ładnie. Najprostszy sposób na zrobienie policjantów. Ale ciekawy jestem, dlaczego oni się tak spieszą, bo to wygląda tak, jakby kogoś próbowali zatrzymać szybko, tak? No ale my nie jesteśmy aresztowani, my jesteśmy tylko oskarżeni. My jesteśmy tylko ścigani za przekroczenie prędkości. Kto to jest? Co to jest za postać? Mam jakiegoś dziadka. Aha, to jest chyba ten dziadek, który ma zostać zlikwidowany. Tak mi się wydaje. Mr. Angelo? Yes? Mr. Salieri sends his regards. Dobra, słuchajcie, robota krótka, robota wykonana. Zobaczymy tylko, czy nie będziemy mieli jeszcze z tych powodów jakichś problemów. Przyszliśmy do kolesia, jeden strzał, sprawa załatwiona. Ale niestety okazuje się, że ścigają nas najprawdopodobniej jego ochroniarze. Ponadto ściga nas policja, czyli z tego by wynikało, że... Próbujemy zrzucić ten koleś. Co to jest za koleś? Niestety nie mogę strzelać bezpośrednio z radiowozu. Całkiem prawdopodobne jest, że ten koleś miał ochronę. Że był świadkiem koronnym, miał ochronę policyjną. No, koleś nie dopilnowali tego, my go zabili, tak? Natomiast oni teraz, jak widzimy, od razu będą do nas strzelać bez żadnych ostrzeżeń. Będziemy musieli jakoś uciec, tylko teraz zastanawiam się, jak my mamy uciec. Patrzę, w którym miejscu my jesteśmy. Wydaje mi się, że najprostszym sposobem to będzie ucieczka, chociaż nie wiem. Czy skręcić w prawo, czy jeździć autostradą dalej? Bo w sumie mógłbym jechać, próbować uciec bezpośrednio autostradą. Tylko pytanie, czy mnie nie będą
ścigać. Jedzie już kolejny radiobus. Co za koleś. Dobra, w sumie niech będzie. Pojedziemy w przeciwną stronę. Najciekawsze było to, że chyba zawieźł do Kingston. Aj, tam jest policja. Dobra, czekajcie. Zrobimy tak, zajdziemy komuś drogę. Stój! No, no to żem zajechał, dobra. Taryfiarz. Wysiadaj z wozu. Mam nadzieję, że ten samochód już mi nie będzie potrzebny. Zaraz zobaczymy. A zawieźć do Kingston. Wydaje się, że nie, ale dlaczego... Dlaczego miałem taką informację, że nie mogłem rozbić samochodu? To mnie zastanawia. To wyglądało tak, jakby ten samochód był do czegoś potrzebny. Jesteśmy poszukiwani. Jedyną rzeczą, którą teraz jeszcze mamy, to to, że jesteśmy poszukiwani. Samochód nie jest poszukiwany, ale poszukiwani jesteśmy my. Wypadałoby jeszcze podjechać sobie, się gdzieś przebrać, tylko teraz nie za bardzo nawet mam gdzie. To znaczy mógłbym, ale musiałbym zawrócić. Dobra, wiecie co? Dla bezpieczeństwa ja chyba zawrócę. Bo nie wiem, jaka będzie kolejna akcja. Nie chcę ryzykować też, że potem będą mnie ścigać, kiedy będę musiał, nie wiem, realizować coś w czasie albo coś podobnego. Dlatego wolę najpierw się przebrać na spokojnie. I jak się przebiorę, to dopiero wtedy pojedziemy załatwić sprawę. Tym bardziej, że naprawdę tu mam niedaleko. Jeśli chodzi o sklep z odzieżą. Już jesteśmy na miejscu. Policji nie ma. No, wchodź. No co za koleś. Zablokował mi drogę. Bez kolejki, proszę pani. Tak, ładnie wyglądam. Bardzo ładnie wyglądam. Biorę to oczywiście. Żegnamy się, do widzenia. Dobra, słuchajcie. Jaka szybsza fura? Przydałoby się coś szybszego. Tylko kurczę, teraz takiego samochodu szybkiego jakoś tak słabo z takim szybkim samochodem. Nie wiem, może to sobie weźmiemy. Ta fura wygląda może nie na najgorszą. Najlepsze nie jest, ale najgorsza też być nie powinna. Joe, chodź tutaj, bo cię rozjadą, chłopie. Biegnie środkiem drogi. Nie patrzy chłopok, gdzie biegnie, czy chodnikiem, czy ulicą. Biegnie równo, dobra. Furę mamy, wsiadamy, jedziemy. Przynajmniej tak, samochód nie jest poszukiwany, postać nie jest poszukiwana. Ale to i tak jest takie, tak naprawdę w tej grze dość ciężko realistycznie, w sposób taki uzasadniony, zrobione to, że pojazd na przykład kradziony nie jest poszukiwany. No, wiadomo, że jeśli my kradniemy pojazd, to od razu właściciel pojazdu dzwoni, szczególnie jeśli kradniemy w obecności właściciela, podaje numer rejestracyjny i policja szuka tam. Wydaje mi się, że od razu to było, gdyby to była faktycznie realistyczna gra, no to od razu po chwili, tam po paru minutach może, byśmy byli już poszukiwani, bo już by informacja przyszła do wszystkich radiowozów i radiowozy by nas namierzały. Natomiast w tej grze jest tak niezrobione, no gdyby tak było zrobione, byłoby to naprawdę utrudniona rozgrywka na pewno. By trzeba było, nie wiem, zarabiać na własne pojazdy, kraść pojazdy, sprzedawać, czy rozkładać na części, sprzedawać części. I zbierać sobie na swój własny pojazd, który byłby no, zrealizowany na nas i nie bylibyśmy namierzani. Natomiast no, tak jak mówię, to na pewno byłoby utrudnione, dlatego zrobiliśmy jak zrobiliśmy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Okej, odwieźliśmy Joe. No i mamy teraz pojechać... no tak, teraz w sumie nie mamy żadnej roboty. Zlecenie zostało wykonane, przynajmniej teraz, chociaż teraz było bez problemu. Znaczy bez problemu może nie było, tak, bo ścigała nas policja, ale nie było jakichś tam większych takich problemów. W związku z tym i tak jesteśmy za tą całą akcję zadowoleni, że koleś się rozwaliliśmy. A podejrzewam, że ta rodzina mafijna, która nie chciała tego wziąć na siebie, tylko szukała kozła ofiarnego, który by załatwił tego kolesia, ona spodziewała się, że być może koleś jest właśnie pod ochroną, tak? Nie chcieli ryzykować własnym życiem, tylko postanowili wysłać tam kogoś, a najlepiej kogoś, kto potrzebuje forsy,
kto jest na pieńku z jakąś inną konkurencyjną bandą, tak, konkurencyjną rodziną mafijną. No a my się do tej roboty idealnie nadawaliśmy, tak? Force potrzeba. Nie wiemy co robić, bo nas wszyscy tak naprawdę ścigają, więc. Więc to była dla nich idealna okazja, a dla nas w sumie też idealna chwila na jakiś większy zarobek. Teraz jesteśmy bez roboty. Praktycznie bez roboty, więc jedyną rzeczą, która nam teraz pozostała, to podjechać na południe, skontaktować się z Derkiem, czyli z pracodawcą. Wiecie co? Sobie tą furę skradnę, bo ona będzie szybsza. Skontaktować się z pracodawcą naszego ojca, o którym dowiemy się bardzo niemiłe niespodzianki po pewnym czasie. No ale do niego się udajemy spytać się, czy nie ma jakiejś roboty. Oczywiście nie, chyba nie liczymy na żadną robotę uczciwą, tylko liczymy na jakąś taką konkretną, mocną robotę, która nie jest zgodna z prawem, która, na której dobrze sobie zrobimy, tak? Więc nic nam nie pozostało, tylko spróbować szczęścia u Derka. A czy Derek da nam ciekawą jakąś robotę, czy nie da? To zobaczymy sobie, jak do niego dojdziemy. Niektóre miejsca w grze Mafii 2 są naprawdę bardzo, ale to bardzo typowe, tak? Czyli na przykład miejsce, gdzie Joe pracuje, bardzo łatwo jest rozpoznać, takie nietypowe skrzyżowanie. Miejsce, gdzie jedziemy do Derka, też jest dość nietypowe, właśnie to jest ta autostrada, którą jedziemy. Po takich właśnie punktach można bardzo fajnie rozpoznać niektóre miejsca na mapach. I to w sumie daje tej grze jakiś taki nietypowy klimat. Ja mówię to, że to jest faktycznie otwarty świat. To, że mamy też różne najróżniejsze wzgórza, wzniesienia, tak? Jakieś takie mocne podjazdy, później widok całego miasta z góry, panorama. To naprawdę w tej grze jest niesamowicie, ale to naprawdę niesamowicie fajne. A my jesteśmy już na miejscu. Ładnie sobie zaparkujemy. Wysiadamy z wozu i jedziemy, lecimy do Derka, zobaczymy, czy coś ciekawego nam da. Swoją drogą jestem ciekawy, czy Derek działa w jakiejś grupie mafijnej, czy tylko jest takim samotnym wilkiem. Hey, thanks for coming by. I knew I could count on you. What for? Frank's organizing a sit down with the other bosses and he took almost all my guys as bodyguards. So I don't have nobody around to handle this here job for me. Derek, these guys still don't want to work. What? Why? Because of that deadbeat you fired. Hey. Shit. Well, Vito, that other thing'll have to wait. Can you help us out here with this first? What's happening? Well, this deadbeat didn't come to work for a whole week, pretending he was sick. Total bullshit. So I fired his ass. Anyway, some of his buddies are upset, and they're threatening to strike. All I gotta do is show up with a few guys who look like they mean business. That'll scare them, and they'll forget all about it. I give you $1,000. Are you in? All right. I ain't gonna say no to that kind of money. All right. All you need to do is stand behind me and look tough, right, Steve? We'll see. O, dobra, słuchajcie. Derek ma dla nas robotę, bo kolesie nie chcą płacić. W związku z tym mamy udawać twardziela, stać za nim, go osłaniać, tak, i pogadać z typami. These fucking guys really think who the fuck they are. This ain't the first time I have problems with them, you know. Know how many of them there is? 3, 4, 10. How the fuck should I know? Does it matter? Oh, no, it's just, what are we gonna do to them? All depends on how the, labor negotiations go. Just let me do all the talking. I don't need you opening your mouths and proving how stonard you are. So, what's the problem here, fellas? We want you to give Big John his job back. It's me that decides who gets hired and fired around here. And I say he's fired. All we're asking is for you to hire him back. He's got a family. He needs a job. I've made my decision. See, I told you. Easy does it, Vinny. We want to do this peacefully. We bust our asses day in and day out for this fat fuck. And if anything ever happens to us, he'll screw us over just like he did John. Lower your voice now, young man. I don't want to hear another word about that fucking deadbeat. Who are you calling a deadbeat?
A crate fell on the poor guy while he was working. For you. Broke both his damn hands. Well, that's his fucking problem, not mine. And I suggest you get back to work before somebody else's hands get broken. You goddamn bastard! You fellas are really starting to piss me off. There's no need for violence. Please, put it down. We don't want no trouble. It don't look that way to me. Right now, looks like you got big trouble, don't you? Now, if you all don't want to start looking for new jobs, you'll be back to work in the next 10 minutes. You see, Vito, all they do is bitch and moan. Vito? You're Skeletor's boy, ain't you? Why, your dad used to talk about you all the time. You look just like him. But what are you doing working for this bastard? After what he did to your old man? Shut your fucking mouth. Right now. Don't listen to him, Vito. He's full of shit. Come on, let's go. Full of shit, huh? That bastard killed your father, Vito. What? They're just trying to get under your skin. Derek? Hey, stop pointing that gun at me. Why don't you ask him how your dad drowned that night? We seen him take a walk with Steve. And then Steve come back alone. And all wet. Stop pointing that thing at me. What the hell happened with my father, Derek? Are you nuts or what? Who are you gonna trust, me or these now unemployed losers? We've known each other for a long time, Vito. Think of all the things. You all wet, Steve. You dive in and try to save him? Because he wouldn't stay underwater. Come on, shut! Vito, you swore an oath. I was there. Our loyalty to the family is greater than to our own families. Tell that to my mother. Should I kill him? No, not here. We'll settle things with him later. You disappoint me, Vito. You really do. I'm gonna do a hell of a lot more than disappoint you, Derek. Your dad. Not right now. I gotta get that fuck before he runs away. Time to teach that fat fuck a lesson. Vinny, where'd you get that? Doesn't matter. Dobra, słuchajcie, sytuacja się kompletnie odwróciła, ponieważ okazuje się, że Derek był uwikłany w śmierć naszego ojca. Nasz ojciec, który pracował dla Derka, poszedł z jednym z kumpli Derka, tak, i wrócił sam. Wrócił sam, w sensie ten kumpel, tak? Natomiast ojca nie było i o tym poinformowali nas pracownicy, od których mieliśmy chyba wynegocjować posłuszeństwo wspólnie z kolesiami Derka, i sytuacja diametralnie się odwróciła. Kiedy się dowiedzieliśmy o tym, że oni są uwikłani w śmierć naszego ojca, jesteśmy wściekli. Jesteśmy wściekli i chcemy dać Derkowi nauczkę, zarówno temu spaślakowi, jak i jego kumplom. W związku z tym rozwinęła nam się tutaj dość mocna strzelanina. Oczywiście w tej strzelaninie pomagają nam również kolesie, których spotkaliśmy w tych dokach. Ale jedno jest pewne, że łatwo to na pewno tutaj nie będzie. Ta strzelba to jest, szczerze powiedziawszy, tak średnio dobra na takiej odległości. Czasem lepiej krótką bronią strzelać. Mamy jeszcze jakieś kolesi z tyłu. Między kontenerami jeszcze tam tutaj chodzą. No kurczę, co się wychyli, tego nie mogę trafić. Żyje jeszcze? Nie żyje, dobra. Jeszcze jeden koleś odwrócony plecami. Dobrze, leży, okej. W porządku, możemy iść do przodu śmiało. Gdzieś jeszcze jest jakaś strzelania z tyłu, dobra, mamy. Mamy kolejnych. Derek uciekł do tego magazynu, więc tam się będziemy musieli do tego magazynu dostać. Ale już wam powiem, że z tego co pamiętam, naprawdę była tutaj trudna akcja i nie będzie łatwo nam walczyć. Kolesie chyba zostaje na zewnątrz, a my chyba zostali sami. Będziemy musieli się jakoś dostać do środka. Tylko teraz pytanie, co tam ciekawego nas w środku czeka. Brama się zamknęła. My już nie mamy możliwości ucieczki. Trzeba najpierw pozbyć się tych typów, wiecie co? Właśnie.
Problem jest tu jeszcze jeden w tym wszystkim. Problem jest w tym, że będą do nas strzelać właśnie. Na tym poziomie trudności ten etap chyba będzie najtrudniejszy w całej tej akcji. Z tego względu, że nie wiem jak podejść do tego. Jak podejść do tego, żeby tych kolesi z mniejszym ryzykiem rozwalić. Szkoda, że akurat save tego poziomu znajduje się tak daleko. Tu był, nie zauważyłem go. Wiecie co, wezmę sobie broń krótką, bo broń krótka chyba zda lepszy egzamin na takiej odległości. Teraz postaram się troszeczkę może szybciej jakoś skierować na górę, ale nie mam pojęcia jaką techniką rozegrać akcję w całym tym magazynie. Ponieważ technika w tym magazynie naprawdę nie będzie prosta. Oni tam rzucają jakimiś koktajlami Mołotowa czy czymś i łatwo nie jest. Będę na pewno musiał przejść do jakiejś broni automatycznej. Broni automatycznej, która ma naprawdę dużo pocisków. Na razie sobie jeszcze postrzelamy jakąś krótką. Tak, żeby wbić tylko tego kolesia. I teraz przejdziemy już do jakiegoś automatu. 50 na 150. Wydaje mi się, że będzie w porządku. Zobaczycie, ja mogę górą wejść, ale chyba górą się nie da. Bo górą byłoby może bezpieczniej. No niestety. Jedyne wejście, jakie mam, to mam od środka. A tu niestety będą już mocno mnie obijać. I nie mam pomysłu, gdzie najlepiej można by było się ukryć. Nie mam zielonego pomysłu. Wiecie co, ja bym do góry wleciał? Nie ma szans. Nie ma szans, próbujmy jeszcze uciec górą, tak? Bo być może jakoś tam górą by się bardziej udało obić, ale niestety. Niestety, na górę nie ma możliwości. Jedyną drogą to mogę oblecieć dołem. No, czemu ja nie mogę strzelić? Dobra. Ciężko będzie, słuchajcie, tutaj opracować jakąś technikę do rozegrania tej akcji. Tym bardziej, że tu jest cała akcja opiera się o to, że kilka strzałów i my już naprawdę mocno, ale to mocno obrywamy. Szczególnie jeśli mamy poziom trudności średni. Gdzie ten spaślak? Gdzieś się spaślak schował. Z tyłu, dobra, okej. A teraz tak. Jeszcze tego klienta obijemy. Ale cele mają, to trzeba przyznać. Cele mają dużego. Szkoda, że w tej grze nie ma żadnej apteczki ani, albo czegoś podobnego, bo to by się naprawdę nam przydało. Wiecie co, zastanawiam się jeszcze, czy ja bym mógł samochodem wjechać. Mogę tu wjechać samochodem do tego magazynu. Bo gdybym mógł wjechać samochodem, to ja mógłbym... Tylko, czy mi tego samochodu nie rozwalą? O, właśnie. Może to nie byłby głupi pomysł, słuchajcie. No. I to nie jest chyba najgorszy pomysł, tylko że niestety oni cały czas będą mnie tutaj... Cały czas dostaję, bo cały czas jeszcze samochód wybuchł. No nie mam jak uciec. Nie mam po prostu jak uciec. Nie mam jak uciec, słuchajcie.
Oni cały czas gdzieś z góry do mnie naparzają, chyba żebym spróbował. Wiecie co, ja wezmę jakąś broń automatyczną. Mam dwie broń automatyczne. Najpierw broń automatyczną. Chociaż szybciej to się tak też średnio da wykończyć, bo prędzej oni mnie wykończą niż jak i wykończę. Chociaż broń automatyczna jest szybsza, tak? Najgorsze to jest to, że właśnie zapis jest wcześniej. Muszę jeszcze raz, za każdym razem jeszcze raz z nimi się obijać. Jeszcze miałbym jeden pomysł. Co by się stało, gdybym na przykład wjechał samochodem do samego końca od razu, tak? Do samego końca i tam gdzieś na samym końcu się zatrzymał. Czy to by nie było na przykład dla mnie jakimś lepszym sposobem? Jeszcze spróbuję to zrobić tym sposobem, którym chciałem wcześniej. A jeśli to mi się nie uda, no to wtedy ewentualnie będę próbował... gdzie mamy tą broń? 150... Karabinek jest, dobra. Jeśli to mi się nie uda, no to niestety będę musiał jeszcze próbować w tamten, taki sposób, bo... No to nie ma za bardzo innej możliwości. Oni tam z góry mają właśnie cały ten arsenał broni. I to jest... to jest w sumie z całej tej akcji najgorsze. Chyba, żeby się schował... Ja jeszcze spróbuję, słuchajcie, raz się schować, tylko... albo wiecie co? Jest jakiś większy samochód? Chyba nie. Jeszcze zrobię, czy nie będzie jakiegoś większej ciężarówki. Bo większa ciężarowa chyba byłaby dla mnie korzystniejsza, ale niestety tutaj nic takiego nie znajdę. To jest chyba jedyna fura, jaką mogę wziąć. Ewentualnie, bo to jest moja fura, ewentualnie wiecie co? Wezmę sobie tą furę. Mogę do niej wsiąść w ogóle? Nie mogę. Do tej fury nie mogę wsiąść. Ciężarówki żadnej nie ma. No nic, no zostaje mi jedno wyjście, tak? Próbować... dwa pomysły mam jeszcze, albo próbować... podjechać bliżej i na spokojnie próbować ich zdjąć. Jeśli mi się to nie uda, no to... Ha, teraz sobie zupełnie źle postawiłem. No, teraz się już zupełnie źle ustawiłem. Czekajcie, mogę jeszcze wyjść? Aha! Zbugowałem troszkę grę, bo... Nie zamyka się to, co... No, niestety. Niestety, jak za blisko stare też to nie jest dobry pomysł. Ale ciekawe jest to, że nie zamkło się wyjście, ale ja już wyjść nie mogłem. Jak za blisko stanąłem samochodem, to wyjście było zamknięte, ale wyjście już niestety nie dało. Ile oni mają życia? Nawet strzelba i oni jeszcze potrafią to przeżyć. Nie mam też zielonego pojęcia, który pojazd byłby. Który pojazd byłby lepszy, bo tu jeszcze mieliśmy inny. Jak za blisko podjadę, słuchajcie, też jest źle. Za daleko źle, za blisko źle. Nie ma takiego jakiegoś idealnego sposobu. Gdzie ty jesteś? Chodźcie, jaki cwany. Zabawiam się z nimi jak kotek z myszką. Chodź tu, cwaniaku. Schował się. Dobrze. Skubany. Nawet nie zauważyłem go, że tak blisko do mnie poszedł. Wiecie co, ja bym się jeszcze rozejrzał, ale nie wiem co wymyśleć, bo oni rzucają z góry. Gdybym podjechał na koniec, czy byłoby to dla mnie jakimś lepszym rozwiązaniem podjechać sobie na koniec? Wydaje mi się, że z góry i tak do mnie by rzucali jakimiś przedmiotami. No nic, no spróbujemy sobie jeszcze raz podjechać tym samochodem, tak? Podjedziemy samochodem, spróbuję schować się za tą furą. Tylko ta fura też będzie wybuchała, podejrzewam, więc to będzie dla mnie też jakaś tam
przeszkoda. Ci z góry do mnie rzucają. Nie mam się gdzie schować. Nie mam się gdzie schować po prostu. No, nie mam gdzie. Nie ma gdzie, nie ma z żadnej strony możliwości wyboru sobie takiego miejsca, żeby naprawdę było prosto. I to jest, słuchajcie, poziom średni, to nie jest poziom wysoki. Bo tu nie chodzi już o samą strzelaninę, ale tu już chodzi o to, że... W tej całej akcji trudne jest to, że oni podpalają, tak? Dobra, spróbujemy, słuchajcie, nie mam innego wyjścia. Ja spróbuję jeszcze podjechać sobie samochodem na koniec, teraz. I zobaczę, czy coś mi to zmieni. Zobaczę wtedy, jaka tam jest sytuacja, kiedy bym... Kiedy byłbym na końcu. O, wystaw dziubek! Oni też mają dość ciekawy system obrony, bo to jest tak, że czasem jak ktoś gdzieś dalej do mnie strzela, to dopiero wtedy wychodzi i pojawia się koleś bliżej. A tu teraz co ja mam za cel jakiś? Mam tu jeszcze bliższy cel. A, kolesia mam jakiegoś ładować. Dobra. Okej. Okay. I teraz przechodzimy sobie na tą broń mocniejszą. 15, 50 na 150. Wiecie co, jeszcze wyjdę z tego samochodu i zobaczę, jaką mam teraz broń. Czwórkę będę musiał wyciągnąć sobie tą broń automatyczną. Dobra, no próbujemy, no nie mam innego pomysłu. Próbujemy, dojedziemy sobie do końca, zobaczymy, czy na końcu też mnie będą tak obijać. Oni na końcu to już na mnie kampią. Ale wiecie co, chyba to na końcu jednak będzie lepsze rozwiązanie, tylko by trzeba było się dobrze zastanowić, jak zwiać. Jak zwiać, bo jeśli my tam podjedziemy tak, żeby oni nas za bardzo nie... Żeby oni nas za bardzo nie widzieli z góry, nie rzucali z góry tymi przedmiotami, to będzie nawet całkiem, wydaje mi się, całkiem w porządku. Ale absorpcja ich obrażeń też jest potężna, a cienkie też jest swoją drogą to, że... Niestety nie mogę... ci kolesi nie mogą mi tam pomagać na terenie magazynu. Dobra, sprawdzę sobie jeszcze, czy wszystko się zgadza. No nie zgadza się, bo jeszcze muszę zmienić broń na inną. Dobra. No nic, słuchajcie, muszę jakiś system muszę obrać, bo nie mam innego wyjścia. Nie wiem, może teraz bardziej na lewą stronę, żeby schować się za pojazdem. Może coś takiego? No i to, słuchajcie, chyba jest dobry pomysł. Bo on z góry od razu do nas rzuca czymś. Natomiast kiedy my się chowiemy od drugiej strony, on już nie może rzucić. On już nie może rzucić. Czyli my się musimy przedostać do przodu. I to jest chyba... Najlepszy sposób na to, żeby
żeby ten system ogarnąć, tak? Nie możemy zostać na brzegu, bo z brzegu od razu będzie wynarzucał Mołotowa. Natomiast kiedy jesteśmy z tyłu, to wtedy nie ma problemu. Wow, 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 wow. No, nieźle, nieźle. Ledwo się wychylamy, od razu do nas strzelają. Dobra, trzeba teraz na spokojnie zastanowić się... O, zszedł na dół chyba. Tak, zszedł na dół koleś. O, to jest ich sporo. Tu jest ich sporo jeszcze. Troszeczkę mi ich sprowokowali, ale to nie jest wszystko. I już nas rzuca. Ledwo co wyjdziemy, od razu leci w nas kolejna faza i kolejni kolesie są. I kolejni kolesie. I to mnie jeszcze zastanawia, czy te kolesie są ograniczeni, czy oni się będą respić nam bez końca. Bo to jest też dobre pytanie. Bo jeśli oni nam się będą respić bez końca, to też jest to... no dość takim średnim rozwiązaniem, tak? No ale jedynym sposobem, żebyśmy na spokojnie mogli się schować. Wucaj! Rzucił, na siebie. Rzucił. O, teraz na mnie. Dobra, udało mu się. Ale wiecie co, przynajmniej kolejni nie schodzą. Przynajmniej nie widzę, żeby schodzili. Teraz koleś jest z tej strony. Ale on nie jest sam. Tam jeszcze ktoś jest. Jest koleś z tyłu. Dobra, gdyby mi się udało tego kolesia z tyłu ściągnąć. No, nie jest łatwo. Nie jest łatwo, jeszcze utrudnia to, że ten do mnie cały czas rzuca. Ciężko wybrać jakiś taki idealny moment. Niby mam tą broń automatyczną. Ale praktycznie, kiedy ja się tylko wychylam, od razu tak mocno obrywam, że zbieram się całość. Dobra, trochę dostał. Jest dobrze, bo trochę dostał. On już nie żyje. On już nie żyje, słuchajcie. On już nie żyje, został tylko ten koleś. Nie wiem, czy jeszcze ktoś koło niego będzie. Ale całkiem możliwe, że został tylko Derek, który teraz będzie we mnie rzucał tymi przedmiotami. Nie, jeszcze! Jeszcze! Jeszcze ktoś jest! No to słuchajcie, wkopałem się. Trochę się wkopałem, ale dobra, uciekam. Jeszcze ktoś wokół niego jest. Jeszcze ktoś tam z nim przy boku walczy. Najpierw tych trzeba strzelców pokasować. A dopiero później zająć się samym grubasem. Nie mam pojęcia, słuchajcie, od jakiej strony to ugryźć. Od jakiej strony to ugryźć? Bo tu... gdzie bym się nie schował za przeszkodą? Ten strzelec cały czas będzie do mnie nadawał. Nawet nie wiem, w którym miejscu on w tej chwili jest. I to praktycznie nie spada koło mnie tak blisko, ale słuchajcie, i tak obrywam. Nie spada koło mnie, ale i tak obrywam. No, zobaczcie. Nie jestem centralnie w tym ogniu, ale mocno z tego tytułu dostaję.
You're gonna see him soon. Teraz się zastanawiam, no, czy by to coś zmieniło, gdybym odjechał tym samochodem i podjechał do tyłu, ale raczej chyba nie. Tu nic się nie zmieni. Dobra, rzucaj tym jednym. Okej. Wiemy już, gdzie jest. Wiemy już, gdzie jest. Jest tutaj blisko po lewej stronie. Jest blisko po lewej stronie, ale ciężko jest. Teraz kolesia kompletnie nie widziałem. Nie no, muszę stąd uciekać, bo on po tej akcji tam nie dojedzie. Jest, on tam się wychyla. Wiecie co, nie wiem, czy to nie będzie chyba moment, w którym ja bym musiał wjechać na górę. Bo chyba tamtego strzelca już dojechałem. Wydaje mi się, że został tylko Derek. Tak mi się wydaje. I chyba jedynym sposobem to będzie teraz skoczyć się na górę i po prostu już go dojechać. Jeszcze sobie sprawdzę to. Ale chyba już nikt nie będzie do mnie strzelał. Oberwał. Dobra, wydaje mi się, że to jest jedyny sposób. Oblecieć teraz troszkę dookoła. No, gin, grubasie! Jest! Udało się! W końcu się udało, słuchajcie. Po wielkich zmaganiach udało nam się dotrzeć do tego grubasa. Vio poznał prawdę na temat śmierci swojego ojca. Zlikwidował biuro. Zlikwidował samego Dereka, zlikwidował jego kumpli. Zemścił się na tym, możemy przy okazji sobie motowa wziąć. No i generalnie rzecz biorąc, na tym skończyła nam się cała... cała historia współpracy z Derkiem. Mamy jeszcze przeszukać biuro Derka, także możemy sobie tutaj zobaczyć, co ciekawego znajdziemy. No i generalnie rzecz biorąc, na tym kończymy. Mamy 22 tysiące, słuchajcie. 22 tysiące gotówki. Także kasę sobie od kolesia zebraliśmy. Sprawdzamy jeszcze, czy coś ciekawego tutaj nie będzie. Szafka, tutaj nic. Kasę mu zabraliśmy. Chcieliśmy zarobić 1000, zarobiliśmy 22 koła, tak? W sumie mamy 27 tysięcy. Teraz celem naszym mamy 25 900. Celem naszym jest teraz zarobienie 27 tysięcy dla Bruno. 27 tysięcy za Bruno. Mamy do realizacji tego celu mamy chyba kilka możliwości. Ale to zaraz się o tym przekonam. Będziemy musieli przede wszystkim wyjść sobie na zewnątrz. Obrabuj sklepy lub przeprowadź samochody do Bruskiego. Dokładnie. Czyli teraz tak, żeby zarobić kolejne pieniądze, to albo możemy zająć się obrabowywaniem sklepów na te 27 koła, albo możemy po prostu sprowadzać tutaj samochody. Nie wiem, czy nie prostsze rozwiązanie byłoby sprowadzanie samochodów, ale wiecie co, ja chyba spróbuję mimo wszystko tą forsę zarobić. Ja spróbuję mimo wszystko tą forsę zarobić. Przez napady na sklepy. Zobaczymy, czy mi się to uda. Muszę tylko uważać na policję przede wszystkim, no bo policja może mnie tutaj najbardziej teraz ścigać. No słuchajcie, akcja będzie wyglądała bardzo prosto. Typowy prowincjonalny złodziej. Wchodzimy sobie do sklepiku, do kolesia, wyciągamy broń. Aha! No to sobie zarobiłem, trzeba było sprawdzić, czy broń jest przeładowana. Dobra, słuchajcie, tego nie było. Tego nie było, na szczęście wczytałem ten ostatni save, gdybym tego nie wczytał, byłoby troszeczkę słabo po tej akcji.
Wsiadamy, będziemy musieli tą broń sobie przeładować. Miałem tylko 1 na 36. Przeładujemy sobie każdą broń, jaką mamy. Molotow to nie. Broń automatyczna, tutaj taka broń. Co tu jeszcze mamy? Tą przeładowaną, super. Przeładowana, przeładowana. 5. Przeładujemy na 6. Tu 7. Pięknie, dobra, okej. Teraz już się przygotowujemy bardziej do akcji. Bo mieliśmy takiego małego, że tak powiem, fejla. Na pierwszej akcji. Dobra, mamy sklepik. Jest sklepik, dobra. Jest sklepik. Policja nie jedzie, mam nadzieję, że nie. Ale wiecie co? Ja to zrobię tak, żebym mógł szybko odjechać. Bo jak mi to samochody zablokują, to ja w ogóle nie będę mógł odjechać. Tam jakiś policjant idzie, ale to mnie nie interesuje. Okej. I teraz szybko, szybko, szybko. Gdzie jest kasa? Kasa? Nie telefon! Kasa. Obrabuj kasę. Dobra. To mnie tylko interesuje. Super. Kasę mamy. Nie to! Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Jeszcze kurczę. Jeszcze kurczę się nieźle teraz kopałem. Bo zamiast siedzieć do swojego samochodu, to wziąłem samochód innego kolesia. Dobra, nieważne. Tego nie było. Tego nie było. Ile zarobiłem? 26800. Słuchajcie, nie jest źle. Jeśli by mi się udało jeszcze jeden sklepik obrabować. Aha, nawet nie mają mojej twarzy. To jest najlepsze. Dobra, jeśli mi się uda jeszcze jeden sklepik obrabować, całkiem możliwe, to już będzie że to już będzie koniec całej akcji. Tylko, że do jakiegoś sklepiku jeszcze muszę podjechać. Tu mamy sklep z bronią po prawej. Spróbujemy wjechać do tego. Do tego dinera, nie wiem, w sumie tu kasy mają, akurat ten sklep z bronią jest całkiem... Całkiem. Sklep z bronią jest całkiem, dobra. Gdzie on jest? On jest po lewej stronie. Tylko ten samochód już, słuchajcie, w ogóle nie ma tego. Nie wiem, czy ten samochód samochodem później ucieknę. Dobra, trudno. Co będzie, to będzie. Idzie policjant. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę. Do kolejnego sklepu wejść. Mam przeładowaną broń? Dobra. Kasa. Mnie tylko kasa interesuje. No i kolejny policjant mnie chce aresztować. Dobra. Uciekamy, może się uda uciec. Może znowu nie będą mieli mojej twarzy. No chyba tak, chyba się udało bez problemu. Tak, udało się, dobra. Ile mamy kasy? 27400. Mamy, aha, 25 dolców nam brakło, super. Czyli jeszcze jeden sklepik. Jesteśmy blisko sklepiku, tylko wiecie co, zanim sobie podejdziemy do tego sklepiku, jeszcze zawiniemy sobie jedną furkę, bo jedna furka nam się może przydać. Ale żeby brakło mi tak naprawdę 25 dolców, to jest naprawdę... Naprawdę średnie. Tańszą koszulę jakbym kupił. Już by było. A tu się policjanci, kurczę, kręcą. Policjanci się kręcą, ale wiecie co? Jest szansa, że może mi się to uda. Samochodzik stonie. Oni już tam sobie dalej poszli. Przeładowanie broni. Dobra. Hello, how are you? Okej. Jeszcze możemy amunicję pokraść. Dobra, super. Uciekamy. A policja przyszła? Przyszła. Nie zauważyła nas. W ostatniej chwili, słuchajcie. W
ostatniej chwili już kolejna policja przyjeżdża. Dobra, mamy kasę, więc możemy spłacić dług. Teraz się musimy udać na północ. Dług spłacamy poprzez Joe, czyli najpierw teraz jedziemy do Joe, zebrać odpowiednią sumkę i później najprawdopodobniej udamy się już spłacić całą kwotę. No słuchajcie, dość długi ten gameplay w tym odcinku. Jeszcze nie wiem w sumie, czy ta misja się skończy, a chciałbym już zakończyć ten rozdział, który aktualnie robię, tak, rozdział 14. 14, rozdział 14 jesteśmy. Chciałbym zakończyć i dotrzeć już do tego ostatniego rozdziału gry. Ale dużo czasu mi zajęło rozpracowanie systemu rozgrywki właśnie w tym biurze Derka, tak? To był chyba najtrudniejszy, to jest chyba najtrudniejszy etap w rozgrywce gry Mafii 2. Bo mimo tego, że wybieramy sobie jakiś tam poziom, określony poziom trudności, poziom średni, nie jest poziomem łatwym wbrew pozorom, no zresztą jak sama nazwa wskazuje, ale i tak jest poziomem dość wysokim, bo no może nie dostajemy jakichś takich krytycznych, niesamowicie krytycznych obrażeń. To nie jest gra Payday 2 na poziomie Landau, gdzie tam faktycznie jeden strzał tu zdejmują na cały armor. Ale jednak trzeba się nieźle namęczyć, nawet żeby na poziomie czasem lekkim zrobić ten etap, już nie mówiąc na wyższych poziomach trudności. Jeśli mamy już jakiś sposób, tak, bo no, ja miałem ten sposób, że wjechałem sobie samochodem na koniec i dotarłem. No gdyby nie ten sposób, to szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że o wiele dłużej by mi to zajęło. I o wiele więcej byłoby restartu, zanim udałoby mi się dokończyć to zadanie, tak. No ale dobra, udało się, udać się udało, docieramy do Joe, okazuje się, Joe nie ma w domu. Okazuje się, że Joe nie ma w domu. Przychodzimy kolejny raz. Joe znowu w domu nie ma. W związku z tym nic mi nie pozostaje, tylko szukać Joe. Wiecie co, myślę, że na tym etapie chyba zakończymy sobie przygodę, z tego względu, że no, rozdział 14 jest dość rozdziałem długim. Teraz naszym zadaniem będzie sprawdzić, czy Eddie wie, gdzie jest Joe, czy będziemy musieli gdzieś udać się do Eddiego. Znowu gdzieś będziemy musieli podjechać. Myślę, że w kolejnym odcinku zakończymy sobie całą kampanię podstawową gry Mafii 2. Nie mówię, że zakończymy sobie cały... Na pewno jeszcze będę nagrywał gameplay z dodatku, bo mamy 3 dodatki do gry Mafii 2, której możemy sobie zrobić kampanię, więc na pewno będziemy kontynuować, ale w kolejnym odcinku myślę, że sobie dokończymy ten 14 rozdział i zakończymy 15, czyli całą podstawową kampanię gry. Także słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie. Kasę mamy, teraz w kolejnym odcinku będziemy musieli znaleźć Joe, żeby poinformować go o zdobyciu gotówki. Na pewno też pochwalimy się tym, czego się dowiedzieliśmy w dokach. Co się stało z Derkiem. No ale najpierw musimy Joe znaleźć, a póki co martwimy się, ponieważ dość długo nie ma go w domu. Ale to wszystko słuchajcie w kolejnym odcinku. Także póki co dziękuję wam za oglądanie. Jeśli się odcinek podobał, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu gry Mafii 2. Także trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.